Cześć, witam Was w kolejnej części rankingu platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. W tym odcinku, w ósmym odcinku tego rankingu, przyjrzymy się kwestii governance, czyli może tak nie do końca zgadzam się z tym tłumaczeniem, ale z zarządzaniem właśnie organizacją, z zarządzaniem strukturą organizacji, z zarządzaniem protokołem oraz postaram się przedstawić, dlaczego uważam ten wskaźnik za równie istotny, nawet nie tylko w kontekście platform do właśnie tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, ale jako istotny wskaźnik przy wykonywaniu własnej analizy tak naprawdę dowolnego projektu opartego właśnie o technologię blockchain. Jest to ósmy odcinek z serii tego rankingu. Do końca zostały nam jeszcze dwa plus jakieś podsumowanie. Także myślę, że już idziemy ku dobremu i wkrótce postaram się wyłonić tutaj zwycięzcę. Oczywiście podkreślam, że każdy odcinek tego rankingu należy traktować indywidualnie. Warto przemyśleć również i przedstawić sobie własne zdanie odnośnie każdego tutaj przeze mnie poruszonego aspektu oraz stopnia, w jakim on jest istotny dla każdego z nas przy właśnie ocenie czy własnej analizie konkretnego projektu. Trochę parę słów o istotności samego właśnie governance, bo tak będę o tym mówił w tym odcinku, zamiast posługiwać się polskim tłumaczeniem jako zarządzanie. Jest to tak naprawdę gra pomiędzy zgodnością z prawem, tożsamością projektu, technologią i rzeczywistością. Według mnie te cztery właśnie aspekty składają się właśnie na tą grę związaną właśnie z governance w projekcie. Te cztery aspekty jakoś tutaj się przenikają, muszą zostać ze sobą uzgodnione, musi to być przejrzyste i to właśnie często też niestety jest pomijane przy analizie projektów. Tak naprawdę zrozumienie, jak działa governance danego projektu, według mnie jest na tyle istotne, jak zrozumienie samej technologii funkcjonowania właśnie blockchainu. Musimy wiedzieć tak naprawdę, kto jakie ma prawa w danym projekcie, kto co może w nim robić, ponieważ decydując się na inwestycje w taki projekt, powinniśmy mieć pełną wiedzę tak naprawdę, co z tym projektem, w zależności od czego, od czyjego widzimisię może się wydarzyć. I tak samo, jak mówimy o właśnie governance danej platformy, danego projektu, tak samo zarządzanie governance już konkretnymi aktywami, konkretnymi tokenami na tej platformie w dużej mierze zależy kompletnie właśnie od tego governance całej platformy. Token governance traci poprzez plutokrację, czyli rządy tak zwanych bogaczy, czyli w tym kontekście podmiotów posiadających największe zasoby danego aktywa. Traci również przez złą dystrybucję tych aktywów, czyli w tym przypadku tokenów w danym projekcie. I traci również według mnie przez działalność spekulantów. Oczywiście nie chcę tutaj dawać się w ideologiczne rozmowy nad sensem istnienia czy funkcjonowania spekulantów, ponieważ jestem zdania, że na tym rynku każdy ma tutaj swoją rolę do odegrania. Niemniej jednak analizując tak czysto technologicznie, inżyniersko projekty, no tutaj ta działalność spekulantów niekoniecznie dobrze wpływa na cały governance związany właśnie z tokenami. Należy oczywiście jeszcze brać pod uwagę to, co dany token w konkretnej platformie robi, za co odpowiada i jaką ma moc.
Na dole również pozwoliłem sobie umieścić cytat. Niestety nie pamiętam, gdzie go znalazłem, kto jest jego autorem. Także zaznaczam jedynie, że to jest cytat, z którym myślę, że każdy z Was oglądających zgodzi się. I tak, governance dla projektu Ethereum. Struktura organizacji, jak w każdym projekcie omawianym tutaj w tym rankingu, jest w pół scentralizowana. Oznacza to tyle, że mamy tutaj fundacje gotowe na współpracę z innymi podmiotami, czy to z zewnętrznymi zespołami deweloperskimi, czy też z zewnętrznymi zespołami wywodzącymi się ze społeczności. Zarządzanie w tym projekcie, w projekcie Ethereum, jest tak zwane off-chain, czyli odbywa się poza głównym łańcuchem projektu. Osobiście tutaj może już zdradzę na początku, że dla mnie bardziej istotne, a na pewno już nowocześniejsze, są projekty, które mają ten governance zaimplementowany na własnym łańcuchu, we własnym projekcie, czyli są to projekty z tak zwanym governance on-chain, czyli wszystko to mamy zapisane przeważnie w smart kontraktach, jest to zaimplementowane w kodzie już właśnie na etapie tworzenia tego rozwiązania. Jeśli chodzi o Ethereum, to tutaj struktura składa się z programistów, górników i użytkowników. Zmiany w protokole na podstawie Ethereum Improvement Proposals, dostępne oczywiście na GitHubie. Niektóre cechy, takie jak Block Gas Limit, ustalane mogą być dynamicznie przez górników. Co ciekawe, jeśli chodzi o Ethereum, to rozwiązanie on-chain jest również uzgadniane. Jest uzgadniane właśnie w oparciu o Ethereum Improvement Proposals. Jest odpowiedni tego typu właśnie apes na GitHubie projektu Ethereum, także tutaj podaję linka dla chętnych, którzy chcieliby się zaznajomić z tym, w jaki sposób ten governance on-chainowy może być zaimplementowany na Ethereum. Kolejny projekt, czyli projekt EOS. Tutaj również mamy strukturę organizacji semi-centralized, także tego już nie będę powtarzał. Każdy projekt w tym rankingu posiada taką strukturę organizacji. Tutaj plusem jest zarządzanie on-chain, czyli jest ono zaimplementowane na protokole całego projektu. Mamy tutaj tak zwanych producentów bloku, którzy finalizują transakcje. Istotne, najbardziej istotnym elementem jest tutaj są tak zwani elected representatives. Mamy ich w liczbie 21 i tak naprawdę to od nich wszystko zależy, a właściwie od większości z nich, czyli od przynajmniej 17 z 21. Mają wtedy oni po, oczywiście, jeśli osiągną konsensus, jeśli będą mieć taki sam głos w konkretnej sprawie, mogą zamrażać konta, mogą zmieniać kod smart kontraktów, mogą zarządzać hardforkami. Także tutaj zarówno plusem, jak i minusem są ci właśnie elected representatives. Często podawanym minusem, jeśli chodzi właśnie o projekt EOS, jest tutaj dość mała liczba tych właśnie nodów posiadających dosyć spore możliwości. Projekt Cardano również posiada, a raczej będzie posiadał, governance on-chainowy. Mamy tutaj do czynienia z zasadą rule of law, gdzie społeczność będzie mniej zwracać się w stronę forków, czyli w stronę istotnych zmian w projekcie, przy implementacji zmian w protokole, nawet kiedy się z tymi zmianami nie zgadza. Polega to na tym, że będzie tutaj miała miejsce implementacja odpowiedniej konstytucji, co bezpośrednio wynika właśnie z rozwiązania on-chain. Funkcjonuje tu również na chwilę obecną Cardano Improvement Proposals, czyli które ma być przejrzyste i wolne od cenzury.
Co ciekawe, będzie to działało w oparciu o tak zwaną automatyzację trwałości platformy, gdzie społeczność Cardano będzie miała siły i środki na rozwój platformy w wymaganym kierunku. Kolejna sprawa, czyli Treasury System, zasilany z opłat transakcyjnych, fundusz na przyszły rozwój, czyli w sytuacji, kiedy obecnie organizacja, która zajmuje się rozwojem projektu Cardano, nie będzie chciała czy mogła rozwijać dalej tego projektu, to społeczność Cardano będzie mogła właśnie wynająć czy też nawet opłacić tą czy inną organizację, aby zaimplementowała im kolejne wymagane właśnie funkcjonalności, korzystając z tego właśnie Treasury System. Tutaj kolejną opcją bardzo ciekawą jest Machine Under Stable Specification dla właśnie Cardano Improvement Proposals. Oznacza to tyle, że te Cardano Improvement Proposals będą prowadzone w taki sposób, aby maszynowo, czyli w sposób zautomatyzowany, mogły one być przeanalizowane, przetestowane w oparciu o funkcjonującą właśnie infrastrukturę projektu Cardano i ewentualnie wdrożone na właśnie platformę. Także tutaj jedynie co na ten moment warto mieć w głowie odnośnie Cardano to, że większość z tych cech jeszcze po prostu nie jest zaimplementowana. Są to teoretyczne aspekty projektu, oczywiście opisane odpowiednio w obszernej dokumentacji tego projektu, niemniej jednak jeszcze nie funkcjonujące. Kolejny projekt Tron. Tutaj również struktura w trybie off-chain. Mamy tutaj tak zwanych super representative. W liczbie 27 są oni wybierani przez społeczność w ramach głosowania. Odpowiadają za tworzenie bloków, zapisy transakcji, za przyznawanie nagród oraz za branie udziału w ustalaniu parametrów sieciowych całego protokołu. Kolejne podmioty zajmujące miejsca od 20, od 28 do 120, do 127 zostają po prostu nagrodzeni zgodnie z ilością otrzymanych głosów. Także tutaj dosyć prosta struktura, jasna, oparta głównie o tych 27 SR-ów, od których tak naprawdę zależy funkcjonowanie i działanie oraz przyszłość całego protokołu. Kolejny projekt Neo, oczywiście Neo w obecnej jeszcze wersji 2.0. No tutaj nie ma tak naprawdę żadnego mechanizmu głosowania czy uzgadniania zmian. Wątpliwości budzi też to, że większość nodów tego projektu należy do NIO Council, co potwierdzenie znajduje na stronie umieszczonej na slajdzie. Obecnie, czyli w wersji 2.0, 50% tokenów Neo należy również do NIO Council, który ma w tym momencie moc nawet nie głosowania, ale tak naprawdę decydowania o potencjalnych zmianach. Neo tutaj próbuje wprowadzić tak zwane cyfrowe zarządzanie zasobami wytworzonymi na tej platformie. Ma to się odbywać w oparciu o użytkowników z cyfrowym poświadczeniem państwa, w którym funkcjonują. No tutaj ten tak zwany digital identity też jeszcze do końca nie działa, nie funkcjonuje. Tutaj chodzi o to, że pewne założenia, pewne zasoby umieszczone na właśnie blockchainie Neo będą w jakiś sposób zabezpieczone przez te właśnie podmioty zarejestrowane na Neo i posiadające to cyfrowe poświadczenie. Także tutaj szereg spraw tak naprawdę prawnych w tym zakresie jeszcze jest do rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że niedługo zapowiedziana jest wersja Neo 3.0. Projekt NEM. Tutaj tak naprawdę wszystko jest w rękach NEM Foundation. Ciężko tutaj powiedzieć o jakiejkolwiek społeczności, o governance w typowo zdecentralizowanej formule. Obawy budzi też to, że najbardziej zasobne portfele należą do programistów i członków tej fundacji. Tak naprawdę, według mojej opinii, jest to
zwykła, scentralizowana, tradycyjna firma, dodatkowo, która na ten moment chyli się ku upadkowi ze względu na problemy właśnie z tokenami NEM. Kolejny projekt, ostatni już, projekt Tezos. Tutaj również, podobnie jak w Cardano, większość z tych rzeczy jest opisanych teoretycznie, część jest w trakcie implementacji. No rzadko które z tych można tak naprawdę przetestować na działającym protokole. Oczywiście duży plus za on-chain. Tezos zobowiązuje się do rozwiązania problemów znanych z Bitcoina czy z Ethereum, czyli koordynacji społecznie utrzymywanych improvement proposal, gdyż to również angażuje spore siły i środki zgromadzone wokół konkretnego projektu, prawda, zarządzanie tym, dyskutowanie na GitHubie, uzgadnianie, implementowanie, testowanie, wdrażanie. Także to dosyć dużo zasobów potrzebuje i tutaj Tezos ma swoje plany, aby to właśnie zautomatyzować, podobnie jak Cardano. Planuje też uniknięcie w ten sposób kosztownych mimo wszystko splitów, rozłamów sieci oraz chce zminimalizować ryzyko oddania kontroli zespołowi deweloperskiemu. Tak naprawdę te zespoły deweloperskie mają dosyć silne i mocne zdanie w zakresie jakiegokolwiek projektu opartego o blockchain. Zmiany w protokole Tezosa mają funkcjonować w oparciu o dwustopniowe demokratyczne głosowanie. Tutaj prawo weta ma mieć Fundacja Tezos. Z tego, co przeczytałem w white paperze tego projektu, ma być to do jakiegoś czasu, także to nie będzie realizowane przez cały proces życia projektu Tezos, także tylko do pewnego momentu ta fundacja będzie mogła zgłaszać swoje prawo weta. Zmiany zgłaszane do projektu Tezos muszą zawierać kod źródłowy, który po zatwierdzeniu, testowaniu i przeanalizowaniu wdrożony będzie automatycznie bez konieczności tworzenia forków i decyzję o tym podejmie tak zwane super majority, czyli 80% najbardziej zasobnych właśnie adresów tutaj związanych właśnie z proof of stake, a dokładnie z liquidity proof of stake, jeśli chodzi o projekt Tezos. Tutaj mamy również do czynienia z takim dosyć nowym podejściem code is law, czyli zmiany będą zgłaszane jedynie przez osoby znające i rozumiejące kod Tezos, co moim zdaniem również, może nie również, ale jest ewidentnym minusem projektu Tezos, ponieważ sam Tezos jest napisany coś w egzotycznym języku, podobnie jak smart kontrakty na Tezosie też. I dlatego istnieje takie ryzyko według mojej oceny, że te zmiany, które muszą być, muszą zawierać w sobie kod źródłowy, będą niestety mogły być proponowane jedynie przez jakąś wąską grupę właśnie technicznych osób, które dobrze orientują się w tym właśnie języku, w którym jest tworzony Tezos. I podsumowanie tego odcinka, tego rankingu. Tutaj wprowadziłem takie dwa kryteria, czyli miejsce zapisu, przejrzystość oraz parę przemyśleń takich typowo subiektywnych moich, które wpłynęły na właśnie ranking, które starałem się przy każdym projekcie powiedzieć. Oczywiście za zapis całego governance on-chain jest przyznawany punkt i podobnie za przejrzystość, czyli za to, w jaki sposób to wszystko jest opisane, w jaki sposób to wszystko jest realizowane, czy osoba wchodząca w projekt, czy to inwestycyjnie, czy choćby technologicznie, ma jasne informacje, jak to właśnie działa. I podsumowując, EOS tutaj na miejscu pierwszym, następnie Ethereum i Cardano, kolejne trzecie miejsce Tron i Tezos i na ostatnim miejscu typowo na tę chwilę scentralizowane według mnie projekty, a raczej ich zarządzanie, czyli Neo i NEM. Oczywiście źródła jak w każdym odcinku, także osoby chętne mogą się dokładniej przyjrzeć materiałom, z których korzystałem podczas tworzenia
tego odcinka. I jeśli chodzi o właśnie governance dla rankingu platform Smart Contract, to już wszystko. Oczywiście zapraszam do komentarzy, do zadawania pytań w związku z tym odcinkiem oraz zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Dziękuję Wam, cześć.